Siema ludzie, tutaj z Zakolników i witajcie w kolejnym filmie na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj temat taki. Co by było, gdyby było alternatywne zakończenie czwartego sezonu i tam byłby finał pomiędzy Lightningiem a Zoe, bo jak pamiętacie, Zoe odpadła w 12 odcinku Zemsty Wyspy. I co by było, gdyby, można powiedzieć, no, rywalizowali oni ze sobą, bo jak sami pamiętacie, na tle całego sezonu rywalizowali dosyć ostro ze sobą. Lightning wręcz można powiedzieć, że niezbyt pałał do niej sympatią. Dosłownie ranił ją, był niemiły, nieuprzejmy, w ogóle no... Typowy taki... Nie wiem jak to nazwać, taki typowy... Człowiek, taki typowy wredny... Taki typowy wredny typ, który no lubiał uprzykrzyć życie, nie? Dokładnie taki był Lightning, mimo że był idiotą, jednak potrafił uprzykrzyć życie. Można powiedzieć przeciwnikowi. Można to mu na pewno przyznać i robił to bardzo dobrze. I Zoe była taką jedną z tych postaci, która mocno rywalizowała nawet z Lightningiem. Była zażarta walka, raz mniej lub bardziej. Najbardziej to się zaostrzyło pod koniec sezonu, przez kilka ostatnich odcinków, w których występowała. Szczególnie to było widać w 11, jak i 12 odcinku. I co by było, jakby oni byli razem w finale, szczerze? Lightning vs. Zoe byłoby zaciętą walką, w mojej opinii. Tylko czy ona by sobie z nim poradziła? Ciężko powiedzieć, bo tutaj mieliśmy w normalnej wersji pojedynek Iron Gamma i mieliśmy, kurde, Lightninga, który miał jakiś garnek na głowie, jakiś tam, można powiedzieć, inny przyrząd w ręku, jakiś tam przyrząd, można powiedzieć, część manekina trzymał z kolcami. W ogóle to wyglądało komicznie, jak on walczył z Cameronem. Powiedzmy sobie szczerze. I można powiedzieć, zamienimy Camerona na Zoe w to miejsce. Jakby to wyglądało? Ciekawie na pewno, bo można powiedzieć tak. Zoe nie, na pewno nie umiałaby stworzyć takiego wielkiego kombinezonu bitewnego, mogę powiedzieć. I tutaj, co ja mogę jeszcze tutaj dodać od siebie? Cięższa ta walka była, bardziej wyrównana, bo Cameron to był pieprzony predator w finale, powiem brzydko. Przepraszam za przekleństwo, ale to był taki, kurde, predator, taki terminator, który no rozwali go w trymiga. Jak już skonstruował ten swój strój, raz na trzy, kurde, się typa pozwał, no jak ręką odjął, dosłownie, no, parę minut mu to zajęło, żeby pokonać Lightninga w swoim zakończeniu, nie? I tylko tutaj zakończenia Camerona i Lightninga różnią się tym, że jeden na drugiego upadł w innej kolejności i ten z tego czy innego powodu właśnie wygrał, nie? Patrząc na to, który w pierwszej kolejności upadł na tego drugiego i ten sposób był wyłoniony zwycięzca przez Chrisa. Tutaj jestem ciekawy, jakby to właściwie wyglądało, pewnie byłaby walka dużo cięższa pomiędzy Zoe i Lightningiem. Mogłoby się to skończyć tak, że Lightning by bezproblemowo wygrał, równie dobrze walka byłaby na tyle wyrównana, że Zoe mogłaby wygrać, albo byłby remis i byłaby też dogrywka, bo tutaj Zoe by pewnie walczyła podobną bronią co Lightning, albo można powiedzieć też bez broni, byłaby bezbronna i mogłaby przegrać szybko. No nie wiadomo tak naprawdę, jaki mógłby być finał czwartego sezonu z ich udziałem tej dwójki. Ciężko mi jest tutaj wydedukować jakąś dobrą tezę, która by potwierdzała, że ta osoba wygra. Tutaj walka byłaby na pewno zażarta. Uważam, że Zoe powinna wygrać czwarty sezon, Lightning powinien przegrać, ale to jest moje takie gdybanie. Tej można powiedzieć mojej wersji historii, jaką chciałbym tu przedstawić, ale to jest taki, wiecie, rzucając słów na wiatr, no nie wiadomo, ja tak uważam, a jak byłoby w rzeczywistości, tego nie wie nikt. Jakby takowy finał czwartego sezonu istniał. Ja obstawiam, że Zoe by wygrała i nie mogą stawiać, że Lightning. Ale cóż, wy wybierzcie, które według was powinno tutaj wygrać. Jestem ciekawy, więc zostawcie komentarz. Więc tutaj był Zakolników, trzymajcie się i cześć, na razie!